No dobra, wierzcie albo nie, ale ta śmiesznie wyglądająca giereczka to jedna z najlepszych strategii, w jakie kiedykolwiek grałem. A mieści się w kieszeni. Zagrajnik TV. I ja wiem, to brzmi dziwnie, że niby ważąca kilkanaście megabajtów, 15-letnia gra na 16-letnią kieszonkową konsolkę ma być bardziej wciągająca od współczesnych wymuskanych tytułów? No ale... tak właśnie jest. Bo Advance Wars Dual Strike to w istocie olbrzymia gra, oferująca zaskakującą głębię i zapewniająca co najmniej 100 godzin wymagającej zabawy. To gra tak wielka i dobra, że spokojnie mogłaby zostać wydana na współczesne platformy i nadal błyszczałaby na tle konkurencji. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym tylko szybko przypomnieć, że partnerem technologicznym Zagrajnika jest firma Corsair, dzięki której my mamy świetny sprzęt do pracy, a wy regularnie dostajecie szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. Także pod koniec tego filmu zostanie ogłoszony konkurs, więc koniecznie oglądajcie do końca. Więc dziś będę wam opowiadał o Advance Wars Dual Strike. Największej, najładniejszej i zwyczajnie najlepszej części serii Advance Wars. Ale najpierw muszę wam powiedzieć choć kilka słów o jej poprzedniczkach. Bo jakoś tak jestem dziwnie pewien, że większość z was nie kojarzy serii Advance Wars i gdyby tylko YouTube nie usunął raz na zawsze ankiet, no to w tej chwili zachęciłbym was do zagłosowania w ankiecie, żebyśmy przekonali się, jak jest naprawdę. No ale usunął, bo wygląda na to, że na całym YouTubie tylko ja korzystałem z tych ankiet, więc no... chwila ciszy dla ankiet. Otóż pierwsza gra w cyklu Wars ukazała się 32 lata temu, na 8-bitowego Famicoma. I w tamtym czasie była to istna rewolucja. Bo to w czasach panowania prostych platformówek 2D gracze dostali zapewniające nawet kilkanaście godzin zabawy złożoną strategię turową z 16 wyspecjalizowanymi jednostkami lądowymi, powietrznymi i morskimi oraz wymuszającą zwracanie uwagi na takie czynniki jak dające różne bonusy typy terenu czy dostawy paliwa i amunicji. Znaczy, dostali to wszystko wyłącznie japońscy gracze, bo Famicom Wars nigdy nie ukazało się na zachodzie. Nie ukazała się też żadna z kolejnych 5 części gry wydana na przestrzeni następnych 13 lat, a to dlatego, że Nintendo było przekonane, iż na zachodzie nie ma popytu na tak złożone i wymagające produkcje. Trzeba jednak przyznać, że Famicom Wars faktycznie wyróżniało się pod względem złożoności na tle współczesnych sobie produkcji, a każda kolejna część tylko ten stan rzeczy pogłębiała. Dość powiedzieć, że w 6 części gry, Game Boy Wars 3 na Game Boya Color, dostępnych jednostek było już nie 16, a ponad 50. Aż w lato 2001 roku premierę miał Game Boy Advance od centrala Nintendo, za namowami amerykańskiego oddziału firmy, którego pracownicy byli serią Famicom Wars urzeczeni, zdecydowała, że oto najwyższy czas przedstawić swoją strategiczną markę światowej publice. Żeby jednak gra nie była dla nowych graczy przytłaczająca, zdecydowano się znacznie odświeżyć jej oprawę i uprościć mechaniki. I tak powstało Advance Wars. Pierwsza tak ładna i kolorowa część, opowiadająca nawet jakąś zabawną historię, co w serii było zupełną nowością. Nowością były też sympatyczne postacie, dające przeróżne pasywne bonusy dowodzone przez siebie jednostkom, a także dysponujące potężnymi mocami, mogącymi w jednej chwili całkiem odmienić sytuację na polu bitwy. Jednocześnie gra faktycznie była okrojona względem poprzednich części i choćby pod względem liczby jednostek, których było tylko 18, cofając się niemal do samych początków serii. W istocie jednak mogło to stanowić kłopot wyłącznie dla weteranów, bo w oczach nowych graczy Advance Wars jawiło się jako kompleksowa, doskonale zbalansowana całość, czym zasłużyła sobie na świetne opinie krytyków i średnią ocen powyżej 90 punktów. Ja pierwszy raz o Advance Wars dowiedziałem się z czasopisma Game Boy Magazine. Tak, było takie coś. Niedawno kupiłem właśnie Game Boy Advance za kieszonkowe zbierane przez wiele lat i miałem jeszcze pieniądze na jedną grę. Wiedziałem, że nieprędko uda mi się kupić kolejną, więc chciałem, żeby ta pierwsza bawiła mnie jak najdłużej. Kilka miesięcy albo lat. Ale nawet i bez takiego założenia, mój wybór z pewnością padłby właśnie na Advance Wars, bo z opisu gra mnie po prostu zachwyciła. Już w wieku 11 lat uwielbiałem strategię, a ta nie dość, że wyglądała na odpowiednio złożoną, to jeszcze miała fantastyczną grafikę. Niedługo później kupiłem grę i pod każdym względem okazała się ona lepsza niż sobie wyobrażałem. Kampania singlowa zachwyciła mnie wysokim poziomem trudności i pomysłowymi misjami. Jak dziś pamiętam własne zachwyty na to prawą, że wszystkie jednostki na mapie bujają się do rytmu, a w animacjach bitew są oddane nawet takie niuanse, jak przechylanie się pojazdów do przodu podczas hamowania, zaś muzyka w grze spodobała mi się do tego stopnia, że czasem zostawiałem sobie ją po prostu włączoną, mając na uszach słuchawki i czyniąc z mojego Game Boya Advance proto odtwarzacz MP3. Równie mocno Advance Wars pokochali moi przyjaciele, z którymi pocinaliśmy w grę na przerwach i szkolnych wycieczkach, podając sobie konsolkę z rąk do rąk i wrzucając się na baterię, żeby móc grać dalej. Ciekawostką jest, że ta z gruntu japońska gra
nie ukazała się pierwotnie w Japonii. Być może dlatego, że zaledwie miesiąc wcześniej do japońskich sklepów trafiła poprzednia, nieporównywalnie bardziej złożona część serii na Game Boya Color. W każdym razie premiera Advance Wars w Japonii miała odbyć się później niż na całym świecie. Niestety, w dniu amerykańskiej premiery gry nastąpił też zamach na World Trade Center. W związku z tą tragedią Nintendo zdecydowało się przesunąć premierę Advance Wars, na przykład w Europie, zaś w Japonii została ona całkiem anulowana. W oficjalnych dokumentach Nintendo zmieniło też później datę premiery gry z 11 na 12 września. Ostatecznie gra ukazała się w Japonii dopiero 3 lata później, wydana na jednym kartridżu z częścią drugą pod tytułem Game Boy Wars Advance 1+2. Na świecie Advance Wars 2 Black Hole Rising znowu pojawiło się jednak wcześniej, bo w 2003 roku i było typową kontynuacją typu więcej i lepiej. Więcej było misji dowódców, a lepsza, bo jeszcze dłuższa i bardziej wymagająca była kampania singlowa, pełna zaskakujących bojowych wynalazków armii Black Hole. Ale choć dwójka stanowiła doskonałe rozwinięcie Formuły 1 i tak ogólnie jest od niej lepszą grą, nawet w 2003 roku trudno było oprzeć się wrażeniu, że był to bardziej zestaw dodatkowych misji niż pełnoprawny sequel, bo na przykład w grze pojawiła się tylko jedna nowa jednostka, potężny Neotank. I tak oto dochodzimy do roku 2005. Niecały rok po premierze następcy Game Boy Advance, Nintendo DS-a, w sklepach pojawiła się dziewiąta część serii Famicom Wars, Advance Wars Dual Strike. Część największa, najładniejsza i tym razem wnosząca do znanej formuły masę nowości, a także w pełni wykorzystująca możliwości dwóch ekraników konsolki. A choć na premierę ogromnie chciałem sobie w Dual Strike'a pograć, w tamtym czasie zdecydowałem się jednak na zakup kieszonkowej od Sony, czyli PlayStation Portable. I choć nigdy tej decyzji nie żałowałem, a moje PSP służy mi do dziś, właśnie przez to nie miałem okazji ograć Dual Strike'a. Lata mijały, a mnie nigdy jakoś nie udało się dorwać DS-a. Aż w końcu, dzięki waszej pomocy i napiwkom, jakie wpłaciliście podczas live'ów, udało nam się kupić dwa DS-a XL oraz niezwykle trudno dziś dostępne i nadal kosztujące spore pieniądze Advance Wars Dual Strike. I powiem wam, ależ ta gra jest dobra. Fundamentalne założenia Dual Strike'a nie zmieniły się znacząco od pierwszego Famicom Wars. Oto więc gracze ścierają się ze sobą na całkiem sporych mapach do momentu, gdy któremuś uda się zniszczyć wszystkie jednostki przeciwnika lub przejąć jego kwaterę główną. Do dyspozycji graczy oddanych jest w sumie 25 jednostek walczących na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Są więc aż 4 typy coraz cięższych czołgów. Jest atakująca z dystansu artyleria i mająca znacznie większy zasięg mobilna wyrzutnia rakiet, są jeepy pełniące rolę zwiadu i mobilne działka przeciwlotnicze. Z powietrza atakują helikoptery bojowe i bombowce, zaś na wodzie, poza najpotężniejszymi jednostkami w grze, czyli pancernikami, walczą też łodzie podwodne czy krążowniki. Jak pewnie sami się domyślacie, zależności między poszczególnymi jednostkami przywodzą na myśl nieco bardziej złożony wariant koń pika łuk albo kamień nożyty papier. Nieco bardziej złożone, bo jasne, pewne jednostki koncentrują się tu totalnie, więc na przykład bombowce nie mają żadnych szans z myśliwcami, te są dosłownie pożerane przez artylerię przeciwlotniczą, po której z kolei czołgi przejeżdżają jak walce, ale w przypadku wielu innych jednostek starcia wcale nie kończą się na jednej potyczce, a szczególnie gdy korzystają nie z broni głównej, a pobocznej, więc na przykład gdy ciężkie czołgi bronią się przed helikopterami bojowymi za pomocą karabinów maszynowych. No i są jeszcze dwa typy piechoty, zwykła i zmechanizowana, wyposażona w bazuki, czyli najtańsze, najsłabszej, najwolniejszej jednostki w grze, a jednocześnie jedyne, które potrafią przejmować miasta, fabryki i budynki specjalne. Jednostki piechoty wcale nie są więc miejscem armatnim, a wręcz mają u nas szczególne względy, bo tylko nieznaczne ich uszkodzenie wydłuża proces przyjmowania miasta z 2 tur do 3 i więcej. Ze względu na mały zasięg ruchu, piechota ma też wsparcie 2 jednostek transportowych, specjalnego helikoptera i transportera opancerzonego, zaś ich wykorzystanie ma absolutnie kluczowe znaczenie na większych mapach. Ale zależności między poszczególnymi jednostkami i ich mocne i słabe punkty to wcale nie jedyne, co trzeba brać pod uwagę. Szalenie istotne jest więc ukształtowanie terenu. Na drogach jednostki są zupełnie odsłonięte, ale już walcząc na polach, w lasach lub w miastach, otrzymują zauważalne bonusy do obrony. Jednocześnie jednak to właśnie drogi gwarantują największy zasięg ruchu, bo już w lasach pojazdy gąsienicowe jeżdżą o połowę wolniej, zaś te poruszające się na kołach brną w tempie zaledwie jednego pola na turę. W takie góry natomiast zapuścić się może już wyłącznie piechota, a bez żadnych kar przemieszcza się po nich wyłącznie piechota zmechanizowana, która w każdym innym terenie jest jednak najwolniejszą jednostką w grze. Ukształtowanie terenu jest tak ważne z jeszcze jednego powodu. Otóż na mapach z włączoną mgłą wojny, w takich na przykład lasach, jednostki są niewidoczne, dopóki nie staniemy tuż obok nich, zaś wejście na szczyt góry daje widok na całą najbliższą okolicę. A właśnie, no i jest jeszcze zmieniająca się dynamicznie pogoda. Śnieg spowalnia wszystkie jednostki, deszcz zmniejsza ich zasięg widzenia, a burza piaskowa zmniejsza zasięg jednostek atakujących z oddali. I to wszystko warto brać pod uwagę także ze względu na konieczność dbania o linie zaopatrzeniowe. Każda jednostka w grze ma otóż zapas paliwa i amunicji.
A choć w początkowych misjach zdaje się on niemal niewyczerpany, wystarczy, by odległość od bazy była nieco większa, a walki frontowe tylko nieznacznie się przedłużyły, by pierwszym jednostkom zaczynało brakować zapasów. W takich sytuacjach niezbędne okazują się pojazdy wsparcia, dostarczające paliwo i amunicję. Na lądzie transporty opancerzone, zaś na morzu czarna łódź, potrafiąca dodatkowo naprawiać sojusznicze jednostki, czy lotniskowiec, na którego pokładzie mogą lądować jednostki powietrzne. Jednak nie ma nic za darmo. Paliwo i amunicja dowożone na front kosztują, podobnie jak uzupełnienia jednostek stacjonujących w miastach i fabrykach. No i w końcu kosztują też nowe jednostki. I właśnie dlatego tak ważna jest podczas gry piechota, bo każde przejęte miasto to dodatkowe 1000 zielonych zasilających nasze konto co turę. No, a to nadal nie wszystko, bo są jeszcze wspomniani generałowie. Tych jest 27, a każdy z nich ma jakąś mocną i słabą stronę oraz dysponuje dwiema mocami, silniejszą i jeszcze silniejszą. I tak na przykład jednostki dowodzone przez Rachel odzyskują w bazie nie 2, a 3 punkty życia. Jej moc zwiększa nieznacznie atak, obronę i szczęście jednostek, zaś supermoc wystrzeliwuje jeszcze na pole bitwy zadające olbrzymie obrażenia rakiety. Wszystkie jednostki walczące na odległość pod komendą Grita mają większy zasięg, zaś moc i supermoc tylko go zwiększają. Olaf potrafi wywołać zadającą obrażenia burzę śnieżną, samemu nie mając wówczas kar do ruchu, ale poruszając się wolniej w deszczu. Wszystkie jednostki Colina są tańsze, ale słabsze, za to gdy użyje mocy są tym potężniejsze, im więcej ma w danej chwili pieniędzy, zaś staruszek Sensei ma słabsze wszystkie jednostki poza helikopterami bojowymi i piechotą, ale za to po użyciu mocy w każdym jego mieście pojawia się jednostka piechoty, a po użyciu supermocy jednostka piechoty zmechanizowanej. Tak, moce mogą w jednej chwili przeważyć szale zwycięstwa, dlatego cały czas warto śledzić, kiedy przeciwnicy będą mogli ich użyć, no i warto grać tak, żeby im to opóźnić. A ponieważ pasek mocy rośnie tym szybciej, im większy dostaje się bęcki, zdarza się, że żeby wygrać, czasem warto tu nie niszczyć jednostek przeciwnika, albo samemu się gdzieś podłożyć. No, ale to nadal nie wszystko, bo do tej formuły, doskonale znanej z poprzednich części gry, Dual Strike dodaje elementy zupełnie nowe, niejednokrotnie zupełnie zmieniające oblicze gry. Tym najważniejszym są z pewnością dwie bitwy toczone jednocześnie na obu ekranach konsolki. Na każdym z pół bitwy dowodzi inny generał posiadający odrębną armię, ale to, co dzieje się na jednym, ma pewien wpływ na drugie. Zazwyczaj na górnym ekranie toczy się więc walka o kontrolę nad jakąś potężną bronią, która dopóki nie zostanie zniszczona, razi jednostki na dolnym ekranie. Z kolei jednostki z dolnego ekranu mogą być wysyłane, by walczyły na górnym. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dowodzić w obu bitwach, ale jeżeli jednak wolimy skupić się na tej ważniejszej, dolnej, możemy przekazać górną komputerowi, co jakiś czas zmieniając tylko jego postawę na defensywną, ofensywną, superofensywną lub wyważoną. W każdym razie, gdy górna bitwa zakończy się zwycięsko, dowodzący w niej generał dołącza do tego walczącego na dole. A to oznacza kolejną dużą nowość w Dual Strike. Tag Battle, czyli bitwy, w których dowodzimy dwoma generałami naraz. Znaczy, w jednym momencie armia otrzymuje bonusy wyłącznie od jednego, za to kończąc turę, każdorazowo możemy zdecydować, czy kolejną będziemy chcieli zacząć drugim dowódcą. Nadaje to oczywiście niesamowitej głębi, bo styl walki poszczególnymi postaciami naprawdę bywa tu diametralnie inny. Bo wyobrażacie sobie chyba, co może oznaczać na przykład nagła zmiana z Maxa, którego jednostki zasięgowe są najsłabsze w grze, na Grita, u którego są one najpotężniejsze. Wspólne dowodzenie to także nowy poziom mocy, Tag Power, której możemy użyć tylko wtedy, gdy obaj generałowie mają napełnione swoje paski umiejętności. Ale gdy już Tag Power użyją, to poza wszystkimi bonusami wynikającymi ze swoich mocy, otrzymują jeszcze jedną ekstra turę, a w przypadku gdy występuje między nimi synergia, także premię do ataku i obrony. Dobrze użyty Tag Power może więc w jednej chwili przynieść nam zwycięstwo, albo przegraną, bo oczywiście mogą go także użyć przeciwnicy. I z tego względu już samo wybieranie postaci na misję, przy uwzględnieniu zdolności przeciwników panujących na mapie warunków i zależności między postaciami, potrafi tu zająć dobrych kilka albo i kilkanaście minut. No właśnie, kampania w Dual Strike to zwyczajem serii majstersztyk. Każda misja czymś zaskakuje i każda to także w pewnym sensie łamigłówka, bo niemal zawsze jest co najmniej kilka sposobów na szybsze zwycięstwo, choć rzadko kiedy są one widoczne na pierwszy rzut oka. Jednocześnie, choć misje kampanii zdają się być bardziej przystępne niż w poprzednich częściach, to zdobycie w nich najwyższych ocen nadal stanowi nie lada wyzwanie, no i stary, dobry, piekielnie wysoki nieraz poziom trudności wraca po ukończeniu fabuły wraz z trybem hard mode, będącym de facto drugą kampanią, co oznacza, że ukończenie wszystkich misji to w Dual Strike'u zajęcie na co najmniej 30 godzin. Z nowości koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o 7 nowych jednostkach bojowych, w tym łodzi naprawczych, lotniskowców, niewidzialnych bombowców czy potężnych, ale niesamowicie wolnych i paliwożernych megatanków oraz nowym typie budynków na mapach, czyli wieżach komunikacyjnych, których kontrola daje globalny bonus do ataku i które stanowią nowy, ważny cel walki. Ale poza tym, że Dual Strike to złożona, wymagająca i pełna oryginalnych pomysłów strategia, jest to też olbrzymia gra. Naprawdę olbrzymia.
bo poza 28 misjami kampanii i kolejnymi 28 misjami kampanii w Hard Mode, jest tu też ponad 40 coraz trudniejszych misji w trybie War Room, gdzie zdobywamy punkty i bijemy rekordy, kolejnych kilkadziesiąt map w trybie potyczek, które możemy odchodzić, by ogrywać wspólnie ze znajomymi, Survival Mode, stanowiący ciąg wyzwań przy ograniczonych zasobach, a nawet bonusowy arcade'owy tryb Combat. I jest też szybki, łatwy i przyjemny edytor map i sklepik, w którym odblokowujemy nowe mapy, generałów i skórki do nich za punkty zdobywane w trybie kampanii i War Room. Innymi słowy, jest tego multum, a przy Dual Strike'u spokojnie spędzić można 100 albo i 200 czy 300 godzin. Choć pewnie ja, podobnie jak w przypadku poprzednich części, spędzę w Dual Strike'u jeszcze więcej czasu. Ale nie będę was oszukiwał. Od zawsze równie ważną co gameplay była dla mnie w Advance Warsach oprawa. Bo ja po prostu uwielbiam te gibające się na mapie pocieszne i kolorowe jednostki, bezbłędnie zaprojektowane postacie, no i ponad wszystko świetnie wyglądające animacje bitew. Serio, ależ to dobrze wygląda. I zważywszy na to, że pixel art jeszcze nigdy nie był tak popularny jak dziś, myślę, że nawet do młodszych graczy, także młodszych niż sama gra, trafi dziś ta rozpikselowana, a jednak urocza i co nie mniej istotne, doskonale czytelna oprawa gry. Ale jeszcze lepsza, jeżeli to w ogóle możliwe, jest muzyka w Advance Wars. Każdy kawałek to małe arcydzieło, które w przedziwny sposób nie chce nam zbrzydnąć nawet po kilkudziesięciu godzinach zabawy, mimo że niemal żaden z nich nie trwa dłużej niż półtorej minuty. Sami tylko posłuchajcie na przykład motywu Endiego. Albo sami. Albo Rachel. Czy utworu, który słyszymy podczas użycia supermocy. Serio, wszystkie są świetne. Tak, gry z serii Advance Wars to mimo kieszonkowych rozmiarów niezmiennie najlepsze z najlepszych strategii, a Dual Strike to bez cienia wątpliwości najlepsze Advance Wars. I jestem pewien, że gdyby tylko jakimś cudem Dual Strike ukazał się na współczesnych platformach, co oczywiście nigdy się nie wydarzy, bo Nintendo takie już jest, w miejsce okazałby się hitem. A świadczy o tym choćby fakt, że od zawsze na duże platformy powstają klony Advance Wars, choć niestety nieudolne i nawet w najlepszym wypadku, nie dające nawet ułamka frajdy gwarantowanej przez oryginał. Cało odgrów, o tobie mówię. Dlatego będziecie pewnie zdziwieni, słysząc, że Dual Strike, największy i najlepszy Advance Wars, był też jednocześnie najgorzej sprzedającą się częścią serii. Znaczy, Advance Wars, jako wymagające gry przeznaczone dla niszowego odbiorcy, nigdy nie sprzedawały się jakoś kosmicznie, ale jednak w porównaniu do 700 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w przypadku jedynki i dwójki, niecałe 400 tysięcy w przypadku Dual Strike'a, musiało być dla Nintendo niepokojącym sygnałem. Jasne jest, że zauważalnie słabsze wyniki nie miały nic wspólnego z jakością samej gry. Ta zgodnie została uznana przez graczy i krytyków za hit. Przyczyn tego stanu rzeczy doszukiwałbym się raczej w obawie graczy niebędących wyjadaczami serii, że Dual Strike, podobnie jak dwójka, znowu będzie bardziej pakietem nowych misji niż pełnoprawną kontynuacją, co mogłaby sugerować niemal ta sama oprawa gry i znane z poprzednich części postacie. Za tą hipotezą przemawiałyby też lepsze wyniki sprzedaży kolejnej części gry, Days of Ruin, której totalnie zmieniona stylistyka na pierwszy rzut oka sugerowała olbrzymie zmiany. A choć te istotnie nastąpiły i przyciągnęły do serii nowych graczy, to jednocześnie zupełnie nie podeszły do gustu weteranom serii. Ci narzekali na szaroburą oprawę, brak znanych i kochanych postaci, zastąpienie globalnych supermocy lokalnymi minimusami i pewne dziwne zmiany w balansie. Oczywiście Days of Ruin nadal było fantastyczną pozycją, jednak w porównaniu do niemal idealnego już Dual Strike'a wypadało po prostu blado. Ostatecznie więc wydane w 2008 roku Days of Ruin było ostatnią częścią tej najstarszej wówczas serii strategii tak w ogóle, bo liczącej sobie 20 lat, a tworzące ją studio, Intelligent Systems, skupiło się odtąd w całości na swojej drugiej, znacznie lepiej sprzedającej się serii taktycznych turówek, Fire Emblem. Ironią jest, że jak powiedział po latach Kentaro Nishimura, jeden z głównych projektantów Advance Wars i Fire Emblem, to sukces Advance Wars zmienił stosunek Nintendo do zachodnich gustów i gdyby nie Advance Wars, seria Fire Emblem nigdy nie zostałaby wydana poza Japonią. Ale to tylko jeden powód, dla którego warto o serii Advance Wars pamiętać, bo znacznie ważniejsze jest to, że to po prostu fantastyczne gry są. A już Dual Strike jest po prostu najlepszy.
Serio, to jedna z najlepszych strategii, w jakie kiedykolwiek grałem, a mieści się w kieszeni. To na sam koniec konkurs, jaki przygotowaliśmy dla was wspólnie z Corsairem. Tym razem do zgarnięcia jest klawiatura gamingowa K55 z podświetleniem RGB. Sprzęt trafi do tej osoby, która wymyśli najciekawszą nową postać do Advance Wars. Zarówno stworzy jej wizerunek, metoda oczywiście dowolna, jak i przygotuje jej szczegółowy opis z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz mocy i supermocy. Szczegółowe zasady znajdują się w opisie tego filmu. No, to niech zgłoszą się ci wszyscy, którzy grali w jakąś część Advance Wars. A może ktoś z was planuje po tym filmie zagrać? Piszcie w komentarzach, a jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!